Niestraszne im upały i żar lejący się z nieba. Przeciwniczki nie wytrzymują intensywności, na jakiej grają zawodniczki Czarnych Sosnowiec. Lepszego otwarcia sezonu Grzegorz Majewski i jego podopieczne nie mogli sobie wyobrazić. Dwa zwycięstwa po 4-0 i tym samym w fotelu lidera Ekstraligi rozsiadły się dziewczyny z Sosnowca. No na pewno, myślę, że nie można nie być zadowolonym. Dwa zwycięstwa po 4-0, żadnej bramki nie straconej przez dwa spotkania. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że nasz zespół tak naprawdę był bardzo dobrze zorganizowany w tych dwóch spotkaniach, praktycznie nie dopuścił rywala do żadnej sytuacji. Myślę, że to najbardziej cieszy mnie jako trenera, że ta organizacja naszej gry w defensywie i w ofensywie coraz lepiej wygląda. Z meczu na mecz myślę, że może być tylko lepiej i czekamy dalej. Cieszyć też powinno to, że nowe zawodniczki bardzo szybko wkomponowały się w skład. Tak, myślę, że po to sprowadzamy takie zawodniczki, które reprezentują nasz kraj w kadrze narodowej, po to, żeby właśnie jak najszybciej się wkomponowały. Myślę, że w tym jest duża zasługa naszego zespołu, że fajnie je przyjęły w szatni, one się dobrze tam czują i to jest, mówię, przede wszystkim w to, że te dziewczyny się wkomponowały dobrze w nasz zespół, to jest zasługa szatni, jak je przyjęła, że zaufała im. I to jest na duży plus. Pierwsze spotkania napawają optymizmem, tym bardziej, że bardzo szybko do składu Czarnych wkomponowały się pozyskane w letnim okienku transferowym zawodniczki. Trener Majewski ma pozytywny ból głowy, jeśli chodzi o ustalanie składu. A który trener nie chciałby mieć właśnie takich dylematów? Karawana jednak jedzie dalej. Na Aleję Mileckiego w najbliższą sobotę przyjeżdża Mitek Żywiec, a więc mamy derby z prawdziwego zdarzenia. Ja uważam, że nie ma łatwych meczy w lidze, czy to w całym sezonie. Uważam, że po tym dużym sukcesie, który zrobiliśmy w zeszłym roku, myślę, że teraz każdy przeciwnik będzie chciał, że tak powiem, tego wicemistrza zbić, no bo to jest na pewno ogromny sukces dla każdego innego zespołu i uważam, że nie ma łatwych przeciwników w tej lidze, dlatego na każdym trzeba się skupić odpowiednio i podejść z pełnym zaangażowaniem i z pokorą. My musimy robić swoje, wykonywać swoje zadania, swoje założenia taktyczne na każdym meczu, czy to będzie Medyk Konin, czy Polonia Poznań. Nie ma dla nas to żadnego znaczenia. Każdy chcemy wygrywać i myślę, że na tym się musimy skupić. Faworyt jest jeden. Inny wynik niż pełna pula dla sosnowiczanek będzie sensacją. Ale derby rządzą się swoimi prawami. Dlatego na stadionie imienia Jana Ciszewskiego kibiców czekają nie lada emocje.